Halo, halo, siemaneczko, z tej strony oczywiście Stevie, a to jest kolejny odcineczek z B-Worlda na naszym kanale, moi drodzy. Kolejny odcineczek bez włoskiego, niestety. Mam nadzieję, że was nudził sam nie będę. Oczywiście na samym początku koniecznie zostawcie kciuka w górę, subskrypcję i dzwoneczek, jeśli chcecie więcej odcineczków z B-Worlda, dwójeczki. No i co? Ogólnie plan na odcinek dzisiejszy jest taki, że będziemy dalej ekspili naszego Pokemona. Mamy level 10 na Pokemonie i będziemy dalej ekspili, ponieważ ja sam za bardzo bez woskiego naszego nie wiem, co tutaj robić, także zostaje mi tylko ekspienie Pokemona, a woski na ten moment ma problemy z internetem, ponieważ troszkę tam u niego w mieszkaniu jest zamieszanie, mała przeprowadzka, także no, jeśli śledzicie kanał woskiego, to wiecie, o co chodzi. Ogólnie robi się noc, to nie jest dobrze. W każdym razie, moi drodzy, będziemy musieli ten odcinek niestety pociągnąć sami. Myślę, że was nie zanudzę i że jakoś tutaj coś fajnego wymyślimy, że jakieś fajne walki z Pokemonami uda mi się wam pokazać. Także co, niech ta noc może minie, albo dobra, niech ta noc już sobie będzie. Myślę, że możemy przejść do kolejnych walk. Mam nadzieję oczywiście, że poprzedni odcinek z B-Worlda wam się podobał. No dobra, także szukamy jakichś tutaj Pokemonów, z którymi można by było zawalczyć. Ten wydaje się nieciekawy, bo ma 15 poziom, on w ogóle się rusza? Co to jest w ogóle? Nie wiem, o co tutaj chodzi. Aha, moi drodzy, jeszcze wracając tak troszeczkę, no to Woski miał fajny pomysł. Ogólnie Woski ma zawsze mega fajne pomysły na odcinki. Otóż chodzi o to, że chcieliśmy zbudować taką stację badawczą, bardziej coś taką stację NASA, coś takiego kosmiczną, o, stację kosmiczną, coś takiego, aby właśnie już powoli ten kosmos tam wyruszyć z tymi Pokemonami. Zobaczymy, czy te Pokemony w ogóle tam w tym kosmosie nie będą nam się dusiły z braku tlenu, jak wy to pisaliście w komentarzach. To w ogóle jakaś jest dziwna bariera, nie wiem, o co z tą barierą chodzi. Jeśli wiecie, możecie w komentarzach napisać, bądźcie bardziej aktywni w komentarzach, bo ostatnio coś się lenicie, moi drodzy, i mało komentarzy pod filmami dodajecie. Gdzieś to jakiegoś Pokemona słyszałem. Tam jakieś latające Pokemony są. Ten to jest na pewno mega agresywny Pokemon, także się od niego odsuniemy, ale on chyba zaraz mnie zaatakuje, czy nie? Nie, okej, dobra. Także co, jakieś Pokemonów poszukamy, żeby zawalczyć. Taki chillowy odcineczek, jeszcze troszkę sobie level wbijemy w naszym Pokemonie, ponieważ muszę dogonić Woskiego, bo Woski mi pokazywał ostatnio, że ma 15 poziom na swoim Pokemonie. Ja mam dopiero 10, także spróbujemy go dogonić i wbić 15 poziom. Tylko musimy znaleźć jakieś Pokemony, z którymi można by było bez problemu zawalczyć. Ty, na przykład, który masz? Dlaczego to są Pokemony? Żeby mnie tylko nie zaatakował. Dlaczego to są same Pokemony z wysokimi poziomami? To jest złe, to jest bardzo złe. Ale gdzieś tu zaraz myślę, że znajdę jakiegoś Pokemona, z którym by można było bez problemu zawalczyć. W ogóle to jest miejsce takie, jakieś dziwne. Ogólnie ja tutaj, gdzie ostatnio graliśmy, ja tutaj skończyłem i się wylogowałem. Ja nic więcej nie robiłem poza odcinkiem, także w tym miejscu skończyliśmy. Także jesteście jakby na bieżąco, bo ja też jakby sam nie grałem, bo nie miałem za bardzo czasu, żeby grać poza odcinkami. Także to wszystko jest na bieżąco. Ale wracając, to są takie, widzę, tereny, gdzie jest bardzo mało Pokemonów, z którymi można by było zawalczyć. Ale zaraz coś znajdziemy I myślę, że jakieś walki się podejmiemy. Chyba, że to, nie wiem, w noc to te Pokemony, co się z nimi dzieje? Gdzieś pochowały się, czy o co tutaj chodzi? Pokemonu w ogóle na mapie widać na przykład, czy nie? Chyba nie. No dobra, jakoś zaraz sobie poradzimy, zaraz gdzieś coś znajdę. Długi czas później. Za chwilę pewnie będzie. I nie mogę walczyć, ponieważ nie mam zdrowia na swoim Pokemonie, także szybki Poke Heal. Okej, no sam je zaatakował. To już wiem, dlaczego mnie Pokemony nie atakowały. Po prostu chodziło o to, że ja nie miałem zdrowia na swoim Pokemonie. Dobra, tego powinniśmy pokonać bez problemu, bo ma 5 poziom, ale fajnie by było walczyć z Pokemonami przy moim poziomie i tak jak mówię, postaram się wbić na tym odcinku poziom 15. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Mamy tutaj w ogóle... Czemu taka kamera się dziwnie ustawiona? Mamy tą kulę ognia, także tych kul ognia będziemy używać, bo one są tutaj najlepsze. I myślę, że nie będzie problemu z wbiciem. Dobra, bierzemy dropa, jakaś tam pajęczynka czy nić wyleciała, zawsze coś. I myślę, że nie będzie problemu z wbiciem tego 15 poziomu, pod warunkiem, że będą się pojawiały Pokemony, z którymi będzie można walczyć i za które będzie dużo expa. Także zaraz zobaczymy. O, mamy, ten jest na 10 levelu. Halo, chodź tu. Patrzcie, czy on ucieka?
Dobra, jest. Walka została podjęta. Nic nie będziecie widzieć, bo jest taka perspektywa, chyba że czekajcie. Spróbuję to zrobić w ten sposób. Fight. Użyjemy kuli ognia. Spróbuję to. O, dobra, tutaj widać. Dobra, jest walka podjęta. Tam widzę kolejnego Pokemona, też zaraz z nim zawalczymy. Ale mam nadzieję, że nie przegram z tym Pokemonem. Zobaczcie, troszkę mi obrażeń zadaje. Dobra, udało się. Także nice. A czy level już dostałem? Level up? Czy jeszcze nie było level upa? To jeszcze... Nie mówcie, kto przegrał, bo już nie wiem. No nie! No nie mówcie, że to przegrałem. Ja nie mogę. Gdzie on jest? Gdzie ten Pokemon? Który to był ten? Nie. Który to był Pokemon? To był ten? Nie, nie wiem, kto wygrał. Chyba przegrałem w każdym razie, bo już nie mam dostępnego swojego Pokemona. Pokeheal musimy użyć ponownie i zawalczymy z tym ziomeczkiem. Ale to chyba nie był ten Pokemon. No nie wiem, o co tu chodzi. I dlaczego to przegrałem, no ale dobra. Czy tym razem uda mi się wygrać z tym Pokemonem? Chyba go pokonaliśmy. Nie, jeszcze nie, zobaczcie, jeszcze jedno uderzenie musi być. Teraz dopiero się udało pokonać. Dobra, level 11, także level up. 167 expa dostaliśmy. Tutaj oczywiście HP atak, defense i tak dalej. Speed atak, bierzemy take all. To zbieramy wszystko, bo na pewno się przyda. I tak jak mówię, trzeba będzie w końcu z jakiś magazyn tutaj zrobić. Choć kolejny Pokemon. Okej, to mi się podoba. Jak jest dużo Pokemonów, dlaczego cię nie mogę zaatakować? Chodź tutaj, gdzie ty jesteś? Czy on lata? Ty masz 10, a tamten ma 8. Z tamtym bym chciał zawalczyć. Chodź. Chodź, nie uciekaj mi. On lata, czy on po prostu tak skacze? Chodź tutaj. Dobra, okej, walka została podjęta. Dlaczego to są wszędzie te drzewa? Nie widzę, jak walczę, a dobrze by było to widzieć. Okej, ta perspektywa jest okej. Kula ognia oczywiście, myślę, że tej umiejętności, ale ten chyba jest bardziej odporny na ten ogień. Albo nie, albo i nie. Okej, on po prostu pierwszy mnie zaatakował. Fight, kula ognia. Ta kula ognia chyba jest najlepsza w moim Pokemonie, także to jest naprawdę spoko. Okej, 122 expa, take all, także jest okej. No i jeszcze postaram się te 4 levele wbić, pod warunkiem, że znajdziemy tyle Pokemonów. A to jest przy okazji taka walka z Pokemonami. Dobra okazja, tylko że ja teraz mam mało HP w swoim tym... dobra, wyhealujemy go może, Pokeheal, żeby nie było. Gdzie ty jesteś? Tutaj, chodź. Z tobą zawalczymy, ty masz wyższy level. I może mi się uda cię pokonać. I wydaje mi się, że to jest lepsza okazja, taka walka z tymi Pokemonami, żeby sobie przy okazji porozmawiać, moi drodzy. Także plany na Beworlda, jak już przy tym jesteśmy, to są naprawdę duże, jeśli chodzi o drugi sezon, bo fajnie by było się do kosmosu przenieść. Tylko mówię, ja czekam na Woskiego, bo ja bez Woskiego to się... Powiem wam szczerze, Woski jest jakby całą taką tutaj najważniejszą osobą, jeśli chodzi o Beworlda. On wszystko tutaj ustawia, że tak powiem. Dobra, chyba się uda go pokonać. On tutaj wszystko ustawia. Dobra, udało się, nice. On wszystko ustawia tutaj, wszystkie właściwie plany na odcinki zawsze wychodzą od niego i naprawdę ma mega pozytywne te plany, mega fajne i jest pomysłowy, także naprawdę szanuję mega za to Woskiego, że ma takie pomysły na odcinki. Okej, wyhealujemy się, level 12, o, tu mnie sam zaatakował na levelu 5. Czy to jest jakiś samobójca? Dlaczego on mnie sam zaatakował? Bo nie rozumiem tego. 42 expa, też zawsze spoko, tak jak mówię, dropa zbieramy, jest w ogóle noc, tu jest na 12 poziomie, spróbujemy z nim zawalczyć, ale to może być ciężka walka, co prawda mam full HP, ale zobaczymy, jak to wyjdzie. Tym bardziej, że te moje kule ognia mało z życia mu zabierają, temu Pokemonowi. No i słuchajcie, komentujcie cały czas te filmy, które są wrzucane, bo naprawdę to jest dla mnie bardzo miłe, jeśli wy pod takim filmikiem, na przykład z Beworlda, z Minecraft, jakiegoś tam Dungeonsa, czy z czegokolwiek, zostawicie tego lajka i zostawicie mega fajny komentarz. To jest naprawdę fajne i przyjemne, także... Zostawiajcie te komentarze, po prostu pokażcie, że jesteście aktywnymi widzami Stevie'ego. To by było naprawdę mega spoko. Okej, czy uda mi się go pokonać? Na razie wygląda to dobrze. Użyłbym innego ataku, ale boję się, że ten inny atak nie zadziała. Tym bardziej, że przy tym ataku się czuję dobrze i wiem, że on działa na te Pokemony najlepiej. Także... Okej, jeśli go zabiję, to będzie mega dobrze. Ło, zobaczcie, jak mi uderzył mocno. Jeśli go zabiję, to będzie mega dobrze, ponieważ dostanę za niego dużo expa, ale zobaczymy to. Okej, to jest typ Dark, nie wiem, jak to działa w ogóle. To chyba tylko jakiś odskok był. Nie wiem, o co tutaj chodzi.
No i niestety go nie pokonałem, a szkoda, bo na pewno dużo expa by za tego Pokemona wpadło. Oczywiście Pokehill. I przy okazji eksplorujemy sobie tereny w poszukiwaniu Pokemonów. No na 14. Serio? A mogę od niego uciec, jak dam run? O! Wywaliło mnie z serwera za latanie, no spoko. Myślę, słuchajcie, że taki luźny odcineczek po prostu jest spoczko, takie sobie bicie Pokemonów. Okazja właśnie do porozmawiania z wami, dopóki Woskiego nie ma, no to ja mówię, ja tu za bardzo nie chcę się ruszać z tą naszą fabułą biworldową, ponieważ chciałbym to robić z Woskim i na razie na niego czekam i nie chcę za dużo tutaj robić. A druga sprawa, że ja jestem gamoń i też sam tego pewnie bym nie ogarnął, Woski te wszystkie mody ogarnia. Także no, czekamy na Woskiego. Tu jest dużo Pokemonów, na których można expić, ale ciekawi mnie to na przykład. Ten ziomuś, czy ja mogę z nim zawalczyć? Tak, zobaczcie, z nim też można zawalczyć, a to ciekawe. On swojego Pokemona, tak, wystawił do walki? Tak, okej. Okay. To jest spoko, czyli to jest jakby taki ziomuś, z którymi można... To są ziomki, które pojawiają się na mapie, z którymi też można walczyć. Także spoko, spoko. Ale ten chyba jest ciężej z nim, powiem wam. Chociaż powinienem sobie poradzić. Wystawił jakiegoś Pokemona na trzecim poziomie. Okej. Okay. Czy ja jeszcze, przepraszam bardzo, zostanę pokonany? Fight. No chyba nie, no. Ja już myślałem, że jeszcze... O nie, aha, on wystawia kilka Pokemonów, to ja nie mam czym walczyć. Ale za tamtego expa dostałem. Okej, okay, to się wycofamy. Okej, okay, sorry, ale muszę się wycofać. Halo, okej, okay, wygrałeś, niech ci będzie. Dobra, wiem o co chodzi, po prostu trzeba mieć kilka Pokemonów, żeby walczyć z nim. Albo jednego mega mocnego, który poradzi sobie, bo chyba trzy Pokemony wystawia do walki ten ziomuś. Jak się nie mylę, okej, okay, tu jest jakiś słonik ciekawy, z którym też możemy zawalczyć, ale muszę się wyhealować. I ktoś mnie zaatakował. Serio, w tym momencie musiałeś mnie zaatakować, nie wiem co mnie tam zaatakowało, ale dobra, zrobiliśmy ewakuację, tylko teraz się wyhiluję i zaatakujemy tego Pokemona na 12 poziomie. Chodź tu, dobra. Okej, okay, w takim tempie powinniśmy szybko wbić ten level, ponieważ jest tu mega dużo Pokemonów, na których można expić. Mam nadzieję, że tego nie przegram. Fight. Ogólnie mechanika tutaj, tego wszystkiego jest naprawdę prosta, jeśli chodzi o walki. Ale i tak sama modyfikacja jest mega rozbudowana. Oczywiście link do paczki macie w opisie, jeśli chcecie sobie zagrać na tej paczce naszej tutaj biworldowej. Także każdy może zagrać. Okej. Okay. Level 14, słuchajcie, jest naprawdę dobrze, 200 expo aż dostaliśmy, skórę i stone'a, no takie ten drop jest taki... Taki... Ła, słuchajcie! Nasz Pokemon ewoluował, nie? Nasz Pokemon ewoluował. Okej. Okay. Nice, nawet nie wiedziałem, nie spodziewałem się tego totalnie, nie? Czyli na 14 poziomie nasz Pokemon ewoluował, okej. Okay. Tak, i to jest ekwipunek, okej. Okay. Czyli mamy Monferno, no dobra, spoko, spoko. A czy ja mogę go jakoś tutaj coś, jakieś skille mu zmieniać czy coś? Bo wiem, że na mapie pojawiają się sprzedawcy, u których można sobie na przykład skille chyba kupować, z tego co mi Woski mówił, ale też mogę się mylić. Ale z czasem to wszystko, słuchajcie, ogarniemy. Jakbym więcej grał, to by było też troszkę inaczej. Zobaczymy, czy sobie poradzimy z tym Pokemonem, ponieważ mam mniej HP, mniej życia, natomiast ten ziomuś też jest słaby, także powinienem sobie z nim poradzić, bo ma tylko 10 level. Wait, fight, dobra, na 2 strzały powinniśmy go pokonać. Jeszcze nie, serio, jeszcze musiał przeżyć. Ogólnie zaraz level up będzie, czyli zaraz 15 poziom i najsik będzie, będziemy mogli skończyć odcinek. Okej, okay, kolejna walka wygrana. Czy dostałem level up? Nie, jeszcze nie. Słuchajcie, jeszcze jednego Pokemona trzeba pokonać. Jakiegoś. Tutaj na przykład tego na 5 poziomie. Jakiś samobójca, nie wiem dlaczego on mnie zaatakował w ogóle. Dobra, takiego Pokemona to mamy na strzała. I level up, level 15. Także słuchajcie, mam nadzieję, że odcineczek wam się spodobał. Jeśli chcecie więcej odcineczku z biworlda, koniecznie zostawcie kciuka w górę, subskrypcję i dzwoneczek. Także co, trzymajcie się, hoj!